49 absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu jest już gotowych do niesienia pomocy i opieki nad drugim człowiekiem. Po zakończonych studiach i zdanych egzaminach przyszedł czas na ich uroczyste czepkowanie. Wręczenie czepków pielęgniarskich oraz ślubowanie to nie tylko ważny symbol dla absolwentów studiów pielęgniarskich, ale i swego rodzaju przepustka do zawodu, który z tą chwilą może być przez nich wykonywany. Uroczystość ta wieńczy 3-letnie studia, w których uczelnia zabiegała o to, stworzyła warunki, żeby ci studenci mogli odpowiednio przygotować się do zawodu pielęgniarskiego. Teraz ci wszyscy nasi absolwenci będą stawać przed egzaminem na każdym swoim dyżurze i będą reprezentować siebie i swoją uczelnię wobec drugiego człowieka, wobec pacjenta. Pomimo pandemii, która utrudniła proces kształcenia, kierunek ten spełnił oczekiwania świeżych absolwentów i dał im wiele satysfakcji. Był to kierunek, o którym zawsze marzyłam, jednak gdzieś tam z biegiem lat, no niestety moja ścieżka potoczyła się trochę inaczej. No i 3 lata temu taka okazja właśnie na ten kierunek się nadarzyła. To jest kierunek, powiedzmy, pielęgniarstwo, jest to czymś, co zawsze chciałam robić, tak? Lubię pomagać ludziom, jest to zawód, który według mnie daje duże spełnienie. Ten kierunek dał mi ogromną ilość wiedzy na temat, jak zajmować się prawidłowo pacjentem, jak z nim postępować. I dał mi po prostu też wiele satysfakcji i poczucia odpowiedzialności. Od tej chwili okoliczne szpitale, ośrodki zdrowia czy hospicja mogą liczyć na dobrze wykwalifikowany personel pielęgniarski. My współpracujemy z 9 szpitalami, mamy podpisane umowy. Nasi studenci tam odbywają praktyki zawodowe. Dla tychże placówek jest to szansa na to, żeby pozyskać nową kadrę, kadrę pielęgniarską, której, tak jak wiemy, coraz mniej jest, prawda, coraz bardziej ubywa. I nawet pochwalę się, że niektóre nasze absolwentki w trakcie, kiedy odbywają praktyki w szpitalach, są jakby wychwytywane, ponieważ dyrektorzy szpitali zwracają się właśnie do nas z taką propozycją, dotyczącą zatrudnienia naszych absolwentów.